wszystko to, co robimy tu po ludzku, dla salezjanów jest to wystawianie na pokusy, a niech, a użyję tego, a niech diabli wezmą tą całą Wroniecką, tak samo jak z kolejową. Niech to sobie Żydzi zabiorą tutaj, w ramach, jak tu ktoś mówił, że żeśmy któryś dzień się modlili, a tam jakiś samochód z 6 jegomościami, brody takie, jacyś Chazarzy czy ktoś. No może to mają w planach. Rzecz jest, że gdyby nawet się tak miało stać, to pierwsze jest Pan Bóg, nie ma, może do tego nie dopuścić, czyli żeby ten kościół został sprzedany, oddany poganom czy zburzony. No bo salezjanom na nim nie zależy. Im teraz na nim zależy, by pokazać tak, że już tam nie wisi napis kaplica, cela i tak dalej. Więc pierwsze, żeby nigdy nie żyć tym poczuciem winy, że my się możemy przyczynić do tego, że naprawdę z tym, bo to nie jest w naszej poludzkiej mocy, że z tym kościołem może nie być dobrze, że oni go zburzą po prostu. Sprzedadzą Żydom, którzy tu zrobią albo hotel, albo zburzą i coś nowego dostaną, nie wiem. Nowa msza spełnia rolę satanistycznego kultu, diabolicznego, dla wyrywania serc naszych, uniżenia przed Bogiem, ukorzenia się przed Bogiem. Więc w miejsce tego, że nie może być w kościele sprawowany kult, ci, którzy związani są z mszą świętą w rycie rzymskim, wychodzi moja skromna osoba, kilka czcigodnych dusz, przychodzimy tutaj i chwalimy Pana Boga. I Panu Bogu jest to miłe. Jest to miłe.